Policjanci z lubińskiej drogówki zostali wezwani do zderzenia auta marki Renault z innym autem. Kierująca samochodem osobowym marki Renault, 60-letnia mieszkanka Lubina, na prostym odcinku drogi zjechała ze swojego pasa jezdni i uderzyła w prawidłowo zaparkowany samochód marki Volkswagen. W trakcie wykonywanych czynności policjanci od kobiety wyczuli alkohol. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu. Kobieta tłumaczyła się, że wypiła wcześniej tylko jedno piwo, jednak wysokość stężenia alkoholu wskazuje na to, że na jednym piwie się nie skończyło. Stan nietrzeźwości, w jakim się znajdowała, był prawdopodobnie przyczyną tego, dlaczego na prostym odcinku jezdni wjechała w zaparkowany inny pojazd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat więzienia. Sąd może wydać wobec Lubinianki również zakaz prowadzenia pojazdów.